Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy. Tak właśnie rozpoczął się film Wardęgi, o którym każdy z was słyszał. Myślę, że ten film zmieni całkowicie polski internet i to, jak ludzie będą się zachowywali wobec innych influencerów. Będąc z wami szczerym, naprawdę nie czuję się zbyt dobrze przez to, że Stewart został zekspozowany jako pedofil. Co przez to mam na myśli? Już wam tłumaczę. Ale najpierw zacznijmy sobie od początku mojej historii z polskim pingwinem. Mamy rok 2013 albo 2014. Szczerze dokładnie nie pamiętam, ale to było coś mniej więcej w tym okresie. Bardzo często bawiłem się z moimi kolegami na dworze. To co kiedyś dzieci robiły. Teraz to wszyscy siedzicie na TikToku, więc pewnie nie macie o tym za bardzo pojęcia. Ale no, w każdym razie. Nie dość, że tylko bawiliśmy się na dworze. Na przykład, nie wiem, strzelaliśmy się nerfami, robiliśmy jakieś parkury na osiedlu. Tego typu rzeczy, co nie? No to naprawdę myślę, że esencją tych spotkań było takie coś, że po prostu lubiliśmy sobie chodzić na przykład do spania do jakiegoś kolegi. Wiecie, o co chodzi, co nie? Takie śpiworki, tylko że nie w szkole, tylko po prostu u kolegi, co nie? No i parę razy tak się wydarzyło, że chodziliśmy sobie na noc do kolegi i tak dalej. Jeden z moich kolegów powiedzmy, że był z takiej jakby troszeczkę bogatszej rodziny, ponieważ i jego rodzice byli ze Stanów Zjednoczonych, więc no mógł sobie on naprawdę na bardzo dużo pozwolić. I miał on komputer, co nie? Ja w tamtym okresie aż takiego dostępu do komputera nie miałem, bo jedyne co miałem to komputer, który powiedzmy sobie szczerze po prostu chujowo działał. Więc nie za bardzo na przykład miałem w co sobie pograć. I pokazał mi on grę, którą wszyscy dobrze znacie, Minecraft. Był to świat super flat, czyli wiecie, że nie ma tam żadnej struktury i tak dalej. Macie po prostu płaską powierzchnię i macie od czasu do czasu jakieś wioski. Ja nie wiedziałem wtedy, co to jest za gra, ale naprawdę bardzo mi się spodobała, ponieważ byłem wtedy strasznym fanatykiem Lego. Więc sobie pomyślałem, kurde, przecież to jest Lego, tylko że gra, ale chciałbym sobie w to pograć. Ale przejdźmy sobie do ważniejszych rzeczy. Pokazał mi on swój świat super flat i nigdy nie zgadniecie, co tam było. Tam był pomnik polskiego pingwina. Ja na tamten moment nie wiedziałem kompletnie, kto to jest, ale naprawdę bardzo spodobał mi się ten posąg, no bo sobie pomyślałem, kurde, przecież to jest skin z Minecrafta, tylko zbudowany w grze. I on mi wytłumaczył w ogóle, kto to jest i tak dalej, i tak dalej. Później po tej nocce poszedłem sobie do domu i sobie pomyślałem, ty, no w sumie fajnie było, no sobie sprawdzę to później. W sensie tą gierkę, co nie? Przecież sprawdzę sobie Minecrafta. Jak to bywa z takimi rzeczami? Wracasz do domu i nic kompletnie z tym nie robisz. Ale w pewnym momencie, kiedy siedziałem sobie na internecie, głównie to na YouTubie, w pewnym momencie coś bardzo ciekawego pokazało mi się w moich polecanych. I był to pierwszy odcinek 4. sezonu Let's Playa u polskiego pingwina. I sobie pomyślałem, kurczę, przecież ta gra wygląda znajomo. No to sobie odpaliłem ten filmik i sobie go zacząłem oglądać. Później skojarzyłem. Kurde, przecież to jest ta gra, którą mi mój kolega pokazywał. Nawet nie wiecie, jak byłem bardzo szczęśliwy, że nie muszę cały czas chodzić do kolegi, żeby popatrzeć sobie, jak ktoś gra w Minecrafta. Tylko sobie mogę oglądać po prostu to wszystko w domu. To było naprawdę po prostu niesamowite uczucie. Filmiki polskiego pingwina tak bardzo mi się spodobały, że obejrzałem jakoś tak 6 tylko pierwszych odcinków 4. sezonu i postanowiłem wejść sobie na jego kanał i zacząć oglądać dosłownie wszystkie jego filmy od początku. Wszyściutkie, jakie sobie możecie wyobrazić. Nawet filmy, które nie miały kompletnie nic związanego z Minecraftem. Jakieś kurde wody ze streamów, które miały jakiś ponad rok. 5-godzinne streamy ze Skyrima, rozumiecie to? Taką właśnie dużą frajdę sprawiało mi oglądanie tych filmów. I kiedy ja tutaj mówię, że dosłownie wszystkie filmy oglądałem, to mam na myśli wszystkie. Nawet oglądałem jakieś prezentacje modyfikacji, pomimo tego, że miałem do bani komputer i nie mogłem nawet grać w Minecrafta bez modów. Będzie na to naprawdę dziwnie popatrzeć, aczkolwiek filmy polskiego pingwina nauczyły mnie tak dużo angielskiego, ja tutaj nie żartuję, naprawdę bardzo dużo. Nawet nie przez to, że on w ogóle coś mówił na tych filmach po angielsku. Głównie to przeklinał po angielsku, mówił słowo na F, którego nie będę mówić, bo będę mieć demonetyzację. Ale on po prostu cały czas grał w Minecrafta po angielsku i sobie tak jakoś, nie wiem, jakoś tak dużo łatwiej było mi się po prostu nauczyć tego wszystkiego. Ponieważ wiecie, była taka grafika, która mi się bardzo podobała. Tak, wiem, że to są piksele, nie obchodzi mnie to, naprawdę podobają mi się dalej dotychczas te piksele. Jakaś taka przyjemna oprawka była, że naprawdę chciałem się uczyć tego angielskiego w Minecrafcie. Ja od tych filmów polskiego pingwina byłem tak uzależniony, że zdążyłem jakby nadrobić to, co jeszcze nie obejrzałem w jakieś, nie wiem, w 2-3 miesiące, a tych filmów było naprawdę dużo. On tych filmów chyba miał z 300 wtedy i wszystkie miały prawie po 30 minut. Ja naprawdę nie wiem, jakim cudem byłem w stanie to zrobić, ale jestem z siebie dumny, bo to są po prostu niezapomniane wspomnienia. Kiedy zaczął on grać na jakichś takich modyfikacjach, w sensie on tak naprawdę praktycznie cały czas grał na modyfikacjach, ale głównie tak jakoś, kiedy Pingwin Paki się zaczęły, wiecie, sezon 4, 5, 6 i tak dalej. I później miałem już takiego lepszego troszeczkę laptopa, żeby już móc odpalić tego Minecrafta
Minecrafta, to byłem taki zdziwiony, dlaczego ja nie mam tych wszystkich rzeczy w mojej grze. Gdzie wiecie, shurikeny, portal ze śniegu, Twilight Forest i tego typu rzeczy. Byłem taki zdziwiony, że nie wiem, ja naprawdę byłem kiedyś taki pusty, że to jest szok. Ale wiecie co, nie żałuję tych momentów, były naprawdę bardzo fajnie. No kurde, no po prostu tak dobrze wspominam te filmy Polskiego Pingwina, że kiedy obejrzałem wczoraj film Wardęgi, to po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś swojego idola. Wiecie, piosenkarza, nie wiem, rapera. Czemu powiedziałem raper i piosenkarz? Przecież to jest to samo. Wiecie, po prostu jakiegoś idola, którego, na którym się wychowaliście i jesteście po prostu strasznie zadowoleni z tego, że jesteście od samego początku i po prostu nie możecie się doczekać, kiedy ta osoba powróci do internetu. A jedyne, co dostajecie, to wiadomość o tym, że jest zwykłym dziwakiem i osobą, która jest chora psychicznie. Jeżeli jakimś cudem nie wiecie, o czym jest mowa, to załączam wam teraz momenty, w których Wardęga czyta wiadomości Stu z ofiarami. Jeżeli kiedykolwiek was coś podobnego spotkało, nie bójcie się o tym mówić. Rozmawiajcie z rodzicami o czymś takim, ponieważ jest to naprawdę bardzo ważne. I pamiętajcie, że nie jesteście sami. Jestem naprawdę zawiedziony tym, co zrobił Stuart i mogę oficjalnie powiedzieć, że mam zrujnowane dzieciństwo. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć. W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale twój jest spoko. Chciałem cię spotkać, obojętnie gdzie. Obiecuję ci, że kiedyś się spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno. Ja poczekam. To się śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi, zanim cię zobaczę. Masz ciało jak z nieba. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem. Chodź odwiedzić mnie. Pojawiały się propozycje masażu. Ha, 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 nie, ja super masaże robię. Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał wtedy z 13-latką. Śniłaś mi się. Serio? To chyba miałeś koszmar. Nie był koszmar. Było fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym I tak, mój szedł między nogi i odsunął gacie. Wow, miewasz bardzo erotyczne sny o mnie. Też raz taki miałam, taki o tobie, ale nie pamiętam już. I czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim i się obudziłem. Ja po prostu włosów nie lubię. Blech. Tylko na głowie u dziewczyn. A na dole nie? Blech. Rzygam na samą myśl. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Ty masz Stuart? Jaki pękę gejoza. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już cię nie kocham. Stuart też cię już nie kocha. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja 14. I liczę do dnia, kiedy zobaczę na żywo twój uśmiech i będę mógł dać ci włoski za uszko i cię pocałować w czółko. Myślę, że jedyne rozwiązanie to, żebym przyjechał. Tylko mówiłam ci, Stuart, że to by i tak nie wypaliło przez mój wiek. Bym przyjechał zobaczyć, czy to uczucie jest prawdziwe. A jakby nie było? To bym wrócił i bym wiedział. Ale już nieliczną ilość razy wyobrażałem nasze spotkanie. I za każdym razem czuję, że jak cię zobaczę, to będziesz nawet bardziej idealna niż sobie wyobrażam. Marcin, zakochałem. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakocham. Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło. Naprawdę. To byś wykazała jakąś chęć. I co z tym wiekiem, Zmieniasz ciągle zdanie. Ciągle. Ty zawsze mówiłaś, że wiek to nic. Że twoi rodzice mają między sobą sporo, a teraz mi mówisz, że najbardziej cię dręczy wiek. Nie o to chodzi, Stuart. Moi rodzice się poznali w starszym wieku i ta różnica zanikła. Ale ja nie chcę spędzić życia bez ciebie. Jeśli i tak mamy być razem kiedyś, to wolę moje jedyne życie. Poznać cię jak najszybciej, a nie czekać cię spotkać.